właściwie Leon Silberbach, był synem rzeźnika Jakuba. Miał starszą siostrę i młodszego brata. Tu w domu rodzinnym mieszkali do maja 1941 roku, kiedy to uchylając się przed pójściem do getta, przenieśli się do wynajętego pokoju w mogile. Penetrując rozmaite archiwa i te, które znajdują się w szufladach, w szafach, jak i te, które są w internecie, trafiłem na zapiski Leo Bacha, które zostały opublikowane w internecie, spisane przez niego kilka lat temu, tuż przed śmiercią w Kalifornii, które odnoszą się właśnie do lat 1941-42, z okresu, kiedy ukrywał się wraz ze swoją pięcioosobową rodziną w mogile u mieszkańców mogiły przez dwa lata. Ten pamiętnik według mnie jest niesłychanie ciekawy. To jest podstawowa sprawa, że on opisuje takie rzeczy, takie przeżycia miał ten bohater, nasz Leo, które dzisiaj wydają mi się wprost niewiarygodne, że tak mogło życie w tym czasie wyglądać i co tych ludzi mogło spotkać. Dlatego zdecydowałem się, że warto je zainscenizować, choćby z tego względu, że nie ma już kompletnie tej mogiły, która wtedy, to jest prawie 70 lat temu, to są czasy, kiedy Mogilską ulicą łączącą Kraków z mogiłą jechał na dzień jeden samochód osobowy, ciągnąc tumany pyłu. Dlaczego akurat z okazji 60-lecia i Nowej Huty? Otóż tak, ta historia ludzi, ale również tych, którzy w czasie ostatniej wojny tutaj mieszkali, również chociażby przelotem jak rodzina Leo i wielu innych, ona się wpisuje w tradycję głębszą po prostu, ale terenów, na których powstało miasto, w którym dzisiaj żyjemy i te miejsca, te same miejsca, które wyglądają już dzisiaj inaczej, one budują tę naszą przeszłość, z której wyrastamy, nieco głębiej. Tutaj na myśli przychodzą mi słowa Norwida, że aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba nam pomnieć, skąd się przyszło. Centrum Kultury, Młodzieży i Studentów FAMA w Nowej Hucie powstało w 1977 roku. I to był taki desant kulturalny na rzecz Nowej Huty, który miał taki swój rodowód ze środowiskiem studentów, Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich, Klubu Jaszczury i w ogóle młodzieży krakowskiej, która chciała stworzyć pewną przestrzeń dla młodzieży studiującej w Krakowie, a mieszkającej w Nowej Hucie. FAMA była rzeczywiście miejscem takiego sporego tygla, w którym różne rzeczy się zdarzały, konfrontował i spotykały, bo poeci słuchali jazzu, jazzmeni słuchali poetów, były imprezy literackie, były wernisaże, były koncerty wybitnych artystów, śpiewał tam Jacek Kaczmarski. Próby w FAMie miała Martyna Jakubowicz, kobieta o przepięknym głosie. Było jeszcze wiele innych zespołów. Pojawił się tam Manam, pojawiła się tam Republika. W jakimś sensie Nowa Huta była taką prowokacją dla artystów. Mieć brawa w Nowej Hucie na scenie w FAMie to było dużo, to był sukces. Pamiętam na początku lat 80., to już prawie 30 lat temu, chodziłam tu z koleżankami na dyskoteki. Pamiętam ten plac cały zatłoczony, mnóstwo młodzieży, tłumy w środku. Z koleżankami w liceum miałyśmy taki zespół taneczny. Połączyłyśmy się z zespołem takim kabaretowym chłopców z technikum mechanicznego. I tutaj ktoś, kto próbował tą FAMę chyba jeszcze ratować, zapraszał właśnie takie amatorskie zespoły. Także miałam okazję występować na scenie FAMy. FAMA to było miejsce, do którego tak naprawdę w każdym dniu tygodnia po południu można było po coś przyjść, coś spotkać, coś zobaczyć. Był też klub filmowy prowadzony przez Andrzeja Wajdę. Ale to był nasz nowohucki Andrzej Wajda, to nie był ten słynny Wajda, którego wszyscy znają. Także to było bardzo ważne miejsce na tle ubogiej w Nowej Huty w takie oferty. FAMA była z dużym rozmachem, tam było dużo miejsca, tam koncerty były dla kilkuset osób. Także to wszystko działo się bardzo, bardzo ciekawie. Drodzy Państwo, film, który za chwilkę zobaczycie, to niezwykły film. To film przyrodniczy, poetycki, troszeczkę sentymentalny, naszpikowany dramaturgią.
I tych epitetów dotyczących tego właśnie filmu można by tak mnożyć, mnożyć i mnożyć. A tak właściwie chodzi o film Mikrokosmos. Po raz pierwszy postanowiliśmy właśnie udźwiękowić film dźwiękowy, bo Mikrokosmos nie możemy zaliczyć do kina niemego. Nie jest to klasyczny przedstawiciel kina niemego. Dlaczego taka wersja? Głównie dlatego, żeby zachęcić twórców do tworzenia muzyki do współczesnych filmów. Twórcy zrezygnowali z komentarza, który jest bardzo charakterystyczny właśnie w tych filmach przyrodniczych. I to nam pozwoliło do stworzenia muzyki zupełnie nowej, innej, jako takiego podłoża do wydarzeń, które tam dzieją się na ekranie. Nasze instrumenty są bardzo bogatym zbiorem barw, co daje nam możliwość naprawdę ilustrowania wielu różnych zjawisk na obrazie na przykład. I mam nadzieję, że właśnie skorzystamy z tej pełni, czyli i pojawią się utwory zakomponowane o charakterze melodyjnym, pojawią się utwory bardziej improwizowane, ilustracyjne, o takim powiedzmy atmosferycznym zabarwieniu. Są takie sceny w filmie. Pojawią się również fragmenty batalistyczne, więc będzie na pewno przekrój przez różne możliwości emocjonalne naszego muzykowania.